przegranym 3-0 meczu z Płomieniem Tużnica jest trener Sokoła Struda Andrzej Burchardt. Witam serdecznie, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Trenerze, 3-0, pewne zwycięstwo, aczkolwiek to był też mecz niewykorzystanych sytuacji. Zwróćmy uwagę może na ostatnią akcję spotkania, która ustaliła wynik meczu. Sebastian chyba zakiwał kilku piłkarzy Płomienia Tużnica, ale też i siebie. To wszyscy czekali na ten strzał, a w końcu padł i jednak siatka zatrzepotała. Tak, tutaj właśnie Seba można powiedzieć, że już jest takim naszym jokerem. Praktycznie w każdym meczu, wchodząc z ławki, daje nam różnicę na boisku, kreuje sytuację czy sobie, czy kolegom z drużyny. Dzisiaj w sumie przy lepszej skuteczności mógł jeszcze więcej razy wpisać się na listę strzelców. Fajnie gdzieś też dogrywał do Dominika, gdzie praktycznie do pustej bramki Dominik nie trafił z kilku metrów. To jest Seba. Nasz tutaj zawodnik, po nim mówię, wszystkiego się możemy spodziewać, ale przede wszystkim spodziewam się zawsze dobrej zmiany z jego strony. Trafia jeszcze Styś i Śnieżawski. No właśnie, dobrze ułożyło nam się to spotkanie. Trener też w wyjściowym stroju. 60 minut trener wytrzymał i złośliwi żartują, że jak trener zszedł, to wynik otworzył się z tego 1-0, bo długo 1-0 wyświetlało się na tablicy wyników. Tak, można powiedzieć żartobliwie, że mogę schodzić o wiele szybciej z boiska, jeśli to ma nam dawać gole. A jeśli chodzi o moją w ogóle postać od początku, no przed tym meczem w tym tygodniu wypadło nam 6 zawodników z kadry meczowej. Gdzieś tutaj Matiego Boauta nie zobaczymy przez dłuższy czas, Filipa Czerwonki nie zobaczymy przez dłuższy czas, są to sprawy gdzieś tam związane z kolanem. Maćka Czajkowskiego też nie zobaczymy przez dłuższy czas, też jest kontuzowany, sprawa barku, taka bardzo, bardzo wrażliwa. Do tego gdzieś tam sprawy zawodowe, wyjazdy, dlatego byłem zmuszony do gry gdzieś tutaj od początku. Ale najważniejsze, że na 0 z tyłu, więc uważam, że nie było jakoś mega fatalnie. Kolejne spotkanie to wyjazdowy mecz z Ossu Biskupiec Pomorski. No właśnie, drużyna z czuba tabeli, jednak przyjdzie nam grać na ich terenie. Tak, drużyna z czuba tabeli, zgadzam się z tym, prowadzona przez kiedyś mega piłkarza, przez Remka Sobocińskiego, teraz mega dobrego trenera. Także jedziemy tam na pewno na ciężki bój, ale to my jesteśmy liderem tych rozgrywek. My jedziemy narzucić wszędzie nasz styl gry i chcemy, żeby to przeciwnik dostosowywał się do nas, a my po prostu mamy robić swoje, czyli wyjść, narzucić swoje tempo, swój schemat, swoje gdzieś tam wartości na tym boisku i funkcjonować jak najlepiej. Aczkolwiek najlepiej zapowiada się mecz pod koniec miesiąca, czyli Huragan Morąg na wyjeździe. Tak, każdy ten mecz tutaj w tej lidze dla nas jest ciekawy, ale my nie wybiegamy na razie tak daleko w przyszłość. Chcemy się skupić na razie na najbliższym tym meczu sobotnim właśnie w Biskupcu. Gdzieś w tygodniu sobie zrobimy analizę tego meczu dzisiejszego i chcemy już od poniedziałku przygotowywać się do Biskupca i taki jest nasz plan. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.